Chyba to jest takie zbicie i zderzenie nastrojów, nastrojów patriotycznych, które Polacy po z okazji 6. rocznicy Smoleńska przeżywali z objawami, przejawami zdrady opozycji. No, patriotyzm, a zdrada. No. W Polsce patriotyzm na krakowskim przedmieściu i w Polsce, a zdrada w tym całym... Ale co ma wspólnego rewolucja z patriotyzmem? Ja nie wiem, w jakim wymiarze. No. Znaczy, w każdym. No oczywiście, jak to, jeśli pani ktoś przeciwko interesom Polski działa i mobilizuje różnego rodzaju środki zewnętrzne przeciwko Polsce, to jak to jest? No to jest zdrada. Ja też chcę państwu powiedzieć, że złożyłam do Komisji Etyki wniosek o ukaranie za takie tego typu wystąpienia pana Schetynę i pana Niesiołowskiego, cytując wystąpienia, których oni właśnie proszą, żeby jak największe sankcje na Polskę nałożyć. I chyba dzisiaj komisja... Schetyna właśnie. Właśnie. To się spytajcie. O ukaranie pana do Komisji oczywiście Etyki, w Komisji za zdradę Etyki. Polski. Tak jest. Jako złożył pan przysięgę i wzywa pan pomocy z zewnątrz. Thank you.